Nowe oświadczenie Tomka Jakubiaka. Musiał powiedzieć jeszcze to. Tomek Jakubiak wygłosił jeszcze jedno oświadczenie. Musiał powiedzieć kilka słów więcej. Oto szczegóły. Tomek Jakubiak jest chory. Tomasz Jakubiak w ostatnich miesiącach bardzo schudł. Dopiero niedawno ujawnił w Dzień Dobry TVN, że przyczyną zmian w wyglądzie jest rzadka i agresywna forma raka. Zdiagnozowano u mnie bardzo rzadki i bardzo ciężki do wyleczenia nowotwór. Coś, co w ogóle praktycznie nie występuje albo występuje u niecałego procenta ludzi na świecie, wyjaśnił juror Masterchef nastolatki w Dzień Dobry TVN. Kiedy Tomek Jakubiak usłyszał diagnozę? Pierwszym objawem były bóle brzucha, które początkowo nie wzbudziły niepokoju wśród lekarzy. Jednak stan zdrowia Jakubiaka stawał się coraz bardziej alarmujący. To teściowa zasugerowała mu, aby przeszedł badanie rezonansem. Dopiero to badanie pokazało smutną prawdę. Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy, i mówi: słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy i jakieś dwa kręgi w kręgosłupie. Jest to ciężka sytuacja. Biorę cały czas chemię i ta chemia sprawdziła się do pewnego momentu. Muszę przejść na dożywianie zewnętrzne, pozajelitowe, wyznał w DDTVN. W tej niezwykle trudnej sytuacji może liczyć na wsparcie żony i czteroletniego syna. Nowe oświadczenie Tomka Jakubiaka. W świeżo opublikowanym oświadczeniu, znany kucharz zdecydował się na jeszcze głębsze podzielenie się swoimi przemyśleniami z szerokim gronem swoich sympatyków. Po mojej rozmowie z Dorotą Wellman i mojej rolce chciałem z całego serca podziękować za ilość maili, która napłynęła, za ilość wiadomości, no i za te dziesiątki tysięcy komentarzy, które pojawiły się pod filmem. I to, co nie mieści mi się w głowie, ta energia, którą mi wysłaliście, tak mnie dopełnia i daje mi takiego kopa, że czuję się, jakbym się na nowo narodził. Powiem wam szczerze, nie sądziłem, że aż tyle osób mnie lubi i życzy mi wszystkiego dobrego. Jeszcze raz wam dziękuję. Nagranie, które wzruszyło fanów, możecie zobaczyć poniżej.